Dzień dobry Państwu, Adam Rak. Piątek, 17 kwietnia. Piątek rozpoczynamy oczywiście nie inaczej jak spoglądając na comparik.pl. Spoglądając de facto na kalendarz makroekonomiczny dostępny na stronie comparik.pl i widzimy, że już pierwsze ważne dane za nami, dane z Chin. Z Chin dane płyną w, no cóż, nieco mieszane, 6,8% poniżej kreski, tyle wyniósł produkt krajowy brutto państwa środka w pierwszym kwartale, to są dane roczne, 9,8%, o tyle skurczyła się chińska gospodarka w ujęciu kwartalnym. Są to dane mieszane, jak widać 6,8 jest zdecydowanie wyższym, czy zdecydowanie niższym poziomem niż się tego spodziewano, natomiast 9,8% mamy tutaj pozytywną niespodziankę, ale dosyć o Chinach. O Chinach będzie jeszcze dzisiaj mowa. My skupiamy się przede wszystkim na tych walutach, na tych gospodarkach, które są ważne z punktu widzenia polskiego inwestora, a te to między innymi strefa euro o 11. Pierwsze dane z strefy euro przed godziną 11, kilka różnych raportów, ale tak naprawdę te raporty nie będą nic znaczyły dla kursu euro. Kurs euro może zareagować na doniesienia dotyczące CPI, czyli inflacji konsumenckiej. Ta zostanie opublikowana, czy raport inflacji konsumenckiej zostanie opublikowany już o godzinie 11 i właśnie na godzinę 11 zwracam Państwu uwagę. O godzinie 14.30 pierwsze dane z Ameryki, natomiast nie ze Stanów Zjednoczonych, a z Kanady. Zakupy zagranicznych papierów wartościowych czy zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no tutaj tak naprawdę nie mamy zbyt dużo danych, a jeżeli te dane się pojawiają, to raczej wycelowane są w rynek ropy. Liczba platform wiertniczych według Baker Hughes, czy ogólna liczba platform wiertniczych w Stanach Zjednoczonych, to dane, które dzisiaj poznamy. Piątek jest więc dniem nieco wolniejszym, nieco luźniejszym, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne. Jak to wygląda na wykresach? Euro.pln no, podążył w górę, tak jak się tego spodziewałem. Podążył w górę, przetestował de facto 4,55 zł, delikatnie. Natomiast ta wczorajsza świeca, która nie wskazuje tutaj na jakąś ogromną presję ze strony kupujących. To potwierdza jeszcze ten wysoki wolumen, który tutaj został wykreowany w trakcie wczorajszego dnia. Ta świeca raczej jest świecą neutralną i tutaj spodziewałbym się dalszej konsolidacji albo przynajmniej testu 4,51 zł. Rośnie prawdopodobieństwo spadku euro względem polskiego złotego. Wydaje się, że jak na razie byki nie są zbyt silne. Być może jest to tylko faza akumulacji i być może w przyszłym tygodniu kurs euro wystrzeli, więc nadal 4,55 zł to poziom, który warto mieć w pamięci, to poziom, po którego przekroczeniu kurs euro powinien nadal podążać w górę, 4,60, 4,63. Natomiast 4,51 dzielnie broni nas przed dalszymi spadkami. Mamy tutaj kilka testów na wykresie dziennym. Więc ten poziom również z punktu widzenia inwestora o nieco dłuższym horyzoncie czasowym jest ważny. Sytuacja kształtuje się na franku szwajcarskim i na tą świecę również zwracałem uwagę, na potencjał do byczego wybicia tej formacji trójkąta zwracałem uwagę, chociaż tak naprawdę podobnie jak w przypadku euro, również i tutaj frank szwajcarski nie popisał się zbytnią dynamiką. Ta świeca również niewielki spread, prawdopodobnie też nieco większy wolumen, co może oznaczać chęć dalszej konsolidacji w rejonie 4,31 zł, 30 zł. Zwracam natomiast uwagę na okolice 4,28 zł. Były już kilkukrotnie testowane te okolice w ciągu ostatnich dni i ten poziom wydaje się być poziomem kluczowym. Mimo wszystko najważniejszym wsparciem na wykresie wciąż pozostają okolice 4,25 zł, a właściwie 4,2480 zł. Jest to dołek z 26 marca. Jeżeli chodzi o opory, niezmiennie tak naprawdę 4,34 i 4,38, podobnie jak w przypadku euro, czekamy na decydujący ruch, prawdopodobnie ze strony kupujących.
No tutaj sytuacja zgoła odmienna, bowiem byki no, wydają się przejść do przodu. Mieliśmy tutaj pewne zawahanie w trakcie sesji 15 kwietnia. Te zawahanie okazało się być udanym testem okolicy 5,18 zł. Wczorajsza sesja była de facto kontynuacją tych byczych sentymentów. Dotarliśmy w okolice 5,21 zł i w tym momencie tak naprawdę testujemy identyczne poziomy. 5 złotych 22 de facto groszy, bo tutaj 97 to już, no cóż, czekamy. A czekamy wciąż na wybicie ze strony byków, wybicie poziomu 5 złotych 24 groszy. Ten poziom, podobnie jak w przypadku euro, nie podobnie. Ten poziom był testowany kilkukrotnie już w trakcie ostatnich dni i na ten poziom zwróciłbym uwagę. Powoli kształtuje nam się taka niemal identyczna jak w przypadku euro, tylko na odwrót. Formacja, czyli formacja chorągiewki, czy też formacja trójkąta, jak zwał, tak zwał. Natomiast coraz wyższe dołki i brak jakby nowych szczytów rodzi pewne pytania. Rodzi pewne pytania o siłę tych wzrostów. Jak na razie brakuje tego decydującego ataku ze strony byków i jeżeli ten atak nie nastąpi, czy to w trakcie dzisiejszej, czy w trakcie najbliższych kilku sesji, no tutaj rośnie prawdopodobieństwo również pewnej korekty. Dolar amerykański, który notuje całkiem dobrą sesję. To już druga sesja pełna wzrostów rzędu 0,74% i wzrostów, które przetestowały okolice 4,20 zł. W tym momencie delikatnie korygujemy, testujemy tutaj taki intradayowy de facto poziom 4,18 zł, ale to jest test od góry, więc mamy tutaj otwartą drogę do dalszych testów, przede wszystkim 4,20 zł i wybicie tego poziomu będzie nam otwierało drogę do testu poziomu 4,24-4,25 zł. Dolar amerykański dosyć wyraźnie się umacnia, natomiast nie można tego powiedzieć o wolumenie, który tutaj przy wzrostach maleje, co również nie jest zbyt byczym sygnałem, nie jest zbyt byczym sygnałem, który pokazuje nam, że te wzrosty mogą być tylko i wyłącznie drobną korektą. No, czekamy na rozwinięcie się tej sytuacji. Możemy również się pokusić o wyrysowanie sobie tutaj trójkąta. No a jeżeli te trójkąty na de facto wszystkich parach się pokazują, to oznacza, że tak naprawdę polski złoty czeka na jakiekolwiek informacje, czy to bycze, czy to niedźwiedzie, które pozwolą inwestorom obrać jeden kierunek. W tym momencie na wszystkich głównych parach konsolidujemy i czekamy na wybicie. Wydaje się, że dolar amerykański ma największe szanse na te bycze wybicie. Po tych dwóch ostatnich sesjach całkiem optymistycznie to wygląda. Natomiast nie wybiegając w przód, raczej bym tutaj czekał i uważnie obserwował. Dopiero wybicie tych poziomów 4,20 zł będzie dla mnie przynajmniej takim sygnałem ochoty dalszego wzrostu, jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego i prawdopodobnie testu tych ostatnich szczytów w okolicy 4,29 zł, 4,2960. I szybkim rzutem oka na dolara amerykańskiego kończymy program Co nowego u złotego, ale już po krótkiej przerwie zaczynamy To warto wiedzieć, więc serdecznie Państwa zapraszam.